Cześć wszystkim, Myszu z tej strony i witam was w pierwszym odcinku nowej serii z gry Harry Potter i Czara Ognia. Na początek krótkie wyjaśnienie, ponieważ ten filmik miał się pojawić już wczoraj. Niestety z powodu pewnych problemów technicznych no nie byłem w stanie jakby nawet zacząć nagrywać, ponieważ ta gra jakby z jakichś dziwnych powodów natywnie odpala się w dosyć zabawnej, dziwnej rozdzielczości, bodajże 640x480 czy 800x600, nie wiem, nie sprawdzałem tego, natomiast było widoczne, że nie jest to zbyt duża rozdzielczość. To też stwierdziłem, że coś trzeba z tym zrobić i szukałem rozwiązania tego problemu. No i jedyne rozwiązanie, jakie mi się udało znaleźć, to był jakiś rosyjski modyfikator czy coś w tym stylu. No ale działa. Mam nadzieję, że przy okazji nie naściągałem sobie jakichś wiruchów. No ale to jakby się jeszcze okaże. Z tą grą w ogóle jeszcze nie miałem do tej pory nic wspólnego. Jak na takiego Potterheada to trochę dziwne. Ale faktycznie nigdy w życiu jeszcze w nią nie grałem, więc nie wiem nawet, czy to jest już gra z gatunku tych słabych skoków na kasę EA, czy jeszcze z czasów tych fajnych platformerów łamane na przygodówek, powiedzmy, przygodówki akcji, jak trzecia część, więc nie wiem, w którą stronę ta podąża. W trzecią część grałem, czyli w Więźnia Azkabanu, tą widzę po raz pierwszy na własne oczy i przy okazji chciałbym powiedzieć, że też nie jestem przekonany, czy będę nagrywał pierwsze dwie części, czyli Kamień Filozoficzny i Komnatę Tajemnic, z tej prostej przyczyny, że one prawdopodobnie będą miały jeszcze większe problemy z kompatybilnością, czyli prawdopodobnie będę musiałbym stawiać wirtualną maszynę, co niespecjalnie mi się uśmiecha na potrzeby serii takiej zabawy. Więc nie wiem, jeżeli też znajdę jakiś mod, który mi umożliwi odpalenie dwóch pierwszych części na Windowsie 10, to spoko, bo jakby fizycznie nie mam nic przeciwko temu, żeby nagrać, ale nie wydaje mi się, żeby to było takie proste. No dobra, nagadałem się już, to zacznijmy sobie nową grę i zobaczmy. Wybierz postać w ogóle, wow. Wybierz postać, ale tak już na zawsze, czy będę mógł zmieniać? Aż tu masz perwersyjny uśmiech, Ron. No dobra, no gra jest o Harrym Potterze, no to kogo możemy wybrać? Harry'ego. Mieszkańcy wioski Little Hangleton nadal nazywali go Domem Riddlów. Znajomo. Brzmi? Pół wieku temu służąca zastała wszystkich troje Riddlów martwych. O, skróciłeś sobie, gościu, opowiastkę. To można zrobić bez chłopca. Nie, Harry Potter nadaje się najlepiej. Już zdecydowałem. To nie są chyba głosy z filmu, co? A to zaś Potter wyglądało tak, jakby Voldemort zabił Petera. I wybrali się na finał Mistrzostw Świata w Quidditchu, w którym Irlandia pokonała Bułgarię. Później, tego samego wieczora, banda śmierciożerców popleczników Lorda Voldemorta wtargnęła na Kempi. Arthur Weasley wysłał Harry'ego, Rona i Hermione z powrotem do Świstokliku. No to spoko. Dobra, póki pamiętam, czy w tej zacnej grze da się jakoś napisy właśnie. Akceptuj, wznów grę. Jezu, czy to jest gra? Musimy uciekać z kempingu. Chodźcie. O matko, w tej grze się steruje strzałkami. Czy to w ogóle mi będzie potrzebna myszka?
Dobra, nie wiem, idziemy gdziekolwiek. O, fasolki! Co to za paskudy? Wściekłe żaby chyba. Co? Jak? X-em? O matko. Serio, Orchideus? Dobra, już chyba otrzymałem odpowiedź na moje pytanie. To nie będzie ta gra z gatunku tych lepszych. Ale są fasolki nieśmiertelne i spieprzające przede mną z jakiegoś powodu. Jak ja mam je zbierać, skoro one przede mną uciekają? Fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Mam 5, a wyleciało ich z 50. Wszyscy musimy rzucić zaklęcie Wingardium Leviosa na głaz. Jezu, serio? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Odsuńcie ten głaz. Okej. Odsuwam ten głaz, może być. I się deportował. Skubany. Uważaj na siebie, tato. Przecież już go nie ma, głupku. Kto to krzyknął, przepraszam. No jaki bezsens. Jak ja mam? No dobra, można wyłopotać. No bo to jest teraz wasz największy problem. Fasolki trzeba pozbierać. Dobra, a z tym kamieniem co? Mogę nim rzucić w Rudego? No technicznie mogę. Rudy, łap! Złapał. Dobre. To jednak będzie dobra gra. Tak, fasolki. No jaki bezsens, czemu one przede mną uciekają? Chodź. Okej, następny kamień. Nie, ten klawisz. Ciśnij, ciśnij, Rudy! I pstryk. Uważajcie! Nie zatrzymujcie się! Zabili drzewo. Użyjcie zaklęcia Carpe Retractum. Carpet co? O co chodzi w ogóle? Co tu się dzieje? Co się właśnie stało? No, coś się... Dobra. Ciągnij! Mogłem grać Hermioną, to by brzmiało śmieszniej. O Jezu. Zgaduję, że każde drzewo teraz się będzie na mnie przewracać. Nie mogę w niego trafić. Dobra, zmieścimy się. Chodź tam. Więcej wkurwionych żab. Znaczy co? Eliksirem miłości chcesz je potraktować? Czemu? I co, mam je do ognia wrzucać? Ale mnie ta bestia użarła.
Dobrze, Ron. Nawet Hermiona teraz zaczyna go jechać. Spoko. Mam sojusznika. Ups. Sam mi powiedziałeś, żebym się pośpieszył, a teraz się władowałeś. Okej. Jak my się przemkniemy obok tego śmierciożercy? A na przykład wyciągniemy mu kłodę z dupy. Głowa nisko. Nie, Ron, nie musisz pomagać. Serio, damy sobie radę. Dzieny. Mars w mordę? Co to jest? To jest mroczny znak, Harry. Jego znak. Voldemort. Znajdźcie świstoklik. Powiedzmy, że wyglądało to jak mroczny znak. Znalazłem buta. Jakiś level będę wbijał, czy coś? Nowe karty? Co to jest? Karcianka na dodatek? Semestr w Hogwarcie. W tym roku odbędzie się w Hogwarcie turniej trójmagiczny. Powitajcie wraz ze mną naszych gości z Akademii Magii Box Buttons. Box Buttons. Box Buttons. Przyciski bokserskie. Profesora Moodiego. Cześć. Naszego nowego nauczyciela obrony przed czarną magią. Trochę jak Wiedźmin wygląda w sumie. Wybierz lokalizację. To ja chcę jechać do Box Buttons. Obrona przed czarną magią, zadanie Moodiego. Aha, taka zabawa. No to niech będzie. Nie żebym miał wybór w sumie. Dają mi wybór, ale nie mam wyboru. A, mogę zmieniać. To teraz pogramy sobie hemoroidą. Dla odmiany. Co to jest? A, jakieś modyfikatory, kurde, jak w tym. I... trochę nic się tu nie da zrobić. Aha, musiałem tak każdego przytaksować. Trochę jak w jakimś tym... Tenkaichi Budokai. Harry, Ron i Hermiona umówili się z szalonookim Moodym na dodatkową lekcję obrony przed czarną magią. Na pewno. Zwłaszcza Hermiona. Po co was tu przyprowadziłem? Tutaj nauczycie się bronić! Aha. I pamiętaj, stała czujność! Jak my się tam przedostaniemy? Jebnij mu garnkiem na przykład, albo wiadrem. Jaki urok! Jesus! Niebieskie fasolki umożliwiają rzucanie potężniejszych zakręć. A teraz wejdźcie do następnego pomieszczenia. Trochę nie rozumiem. Jak rzucanie uroku w wiadro pomogło mi przedostać się dalej? No to ryje. Bardzo dobrze, Granger. Nie ukradnij mi fasolek. No super, uwolniłaś więcej. Myślę, że rozmowa i perswazja tutaj najlepiej się zdadzą. Wow, tego jest więcej. Podnieś błoto ryja, a czemu miałbym chcieć go podnieść? Fasolki... O, od Granger nie uciekają, tak? Nie czujecie się najlepiej? Jeszcze raz.
I jeszcze jeden, i jeszcze raz. To się nazywa strzał. Przepraszam, Harry, wymknęło mi się. Co ci się wymknęło? Co tu się dzieje w ogóle? Bardzo dobrze. Tylko nie poczuj się zbyt pewnie. Wejdźcie do następnego pomieszczenia. Czekaj, schowam kamyczka do klatki. Nie działa. Spróbujcie ją zgarnąć, używając zaklęcia Axio. Nieźle. A to pewnie dlatego fasolki ode mnie uciekają. I teraz mnie tego uczycie. Cukierki czarodziejów umożliwiają podbudowanie energii. Co? Gro, robisz to źle. Czegoś mnie chciałaś nauczyć i nie wiem czego. S. I co mi to S da? Bo nie zdążyłem przeczytać. To podręcznik z zaklęciem Aqua Erecto. Super! Erecto? Wbiliśmy poziom, ale super. Nie mam pojęcia, co nam to dało. Ale wbiliśmy. Nowe karty. Tylko jeden reprezentant może zwyciężyć w turnieju trójmagicznym. Jeżeli przejdzie pomyślnie trzy niebezpieczne zadania. Trójka reprezentantów to... Victor Krum, Fleur Delacour i jako ostatni Cedric Diggory. I jako ostatniejszy Harry Potter. Harry Potter. Nie brzmiało to tak, jakby Dumbledore był zaskoczony. Lekcja druga obrony. Wszystko inne zablokowane. No to po co dawać wybór, skoro jest on taki złudny? Dawać drugą lekcję w takim razie. No to teraz Rudym sobie pogramy. No. Brak kart kolekcjonerskich. No to... To jedziemy bez kart. Jeżeli chcesz cało i zdrowo ukończyć turniej trójmagiczny, to sugeruję, żebyś zaczął zbierać tarcze turnieju trójmagicznego i pamiętaj, stała czujność! Czemu oni mają takie zdziwione ryje, jakby im powiedział właśnie, że matka Rona jest ojcem Harry'ego? Dawaj te dynie. Czas ucieka! Ja mam cały czas wszechświata. Ogień, musicie użyć zaklęcia Aqua Erecto. Bardzo ładnie. Pięknie. Aqua Erecto. Bardzo dobrze. O, świetnie. Moje miniony zrobiły robotę, ja sobie pozbieram nagrody. Typowy Rudy. Do niczego się nie nadaje. Musicie działać razem. Pomóżcie mi. Tu jeszcze zostało. Bardzo ładnie. Halo. Nieźle. Hajdo! No co? Ron, wszystko u ciebie w porządku? No, całkiem spoko. Jej! Aqua
Bardzo ładnie. A, ja teraz dopiero zauważyłem, że jest podział na trzy postacie. Postacie i każda z nich ma swoje własne statystyki i każda osobno zbiera fasolki. Płonąca wkurwiona żaba. Trochę nie działa. Halo. O. Rzuć na nią urok. Inflatus. Bardzo dobrze, Gretchen. Co? Akcjo. Jau! Wow, wow, wow! Po ugaszeniu salamandry możesz rzucić na nią urok. To było super! Zajebiste to było. Salamandry trzeba najpierw gasić, a potem rzucać na nie urok. Co dzień nowa wiedza. Wow. Nie wiem, czy to tak miało być, czy to przypadek. Dobra, a co to jest S? No i co? Salamandry to istna plaga. I do tego wypaliły mi dziury w spodniach. Tak się tłumacz. Jau! Strzeliła we mnie. Chcecie się oparzyć? Bardzo dobrze, Granger. Miałem nadzieję, że będziesz pamiętać. Aha. Nie no, to wybitnie. O. Dlaczego w zajączka, w króliczka zamieniła salamandrę? Okej. Wy dwoje, chodźcie! No, lepiej chodźcie. Co się dzieje? Woda czy to tynk? Bo tynk się sypie. Jau! Tego paskudztwa jest więcej! Chyba słyszałeś o salamandrowym ogniu, Weasley. Trzeba go ugasić, zanim wylęgną się z niego nowe salamandry. No, trzeba też przeżyć. No to nie właś tam dał, nie? No biedna ty. Inflatus. Co wy sobie za zabawy urządzacie? Gasić mi ten ogień. Ron mi zdechł. I co teraz? Aha, nic. No to konsekwentna gra. O, czekajcie, tam jest króliczek do zamordowania. Mam nadzieję, że nie natkniemy się na więcej tych stworzeń. Znając Moody'ego, to czeka nas przeprawa z armią salamander. Strzelaj, Hermiono! O, Harry też zaraz zdechnie. To byłby ciekawy plot twist. O ile wydaje mi się, że ta przygoda mogłaby przetrwać bez Rona, o tyle bez Harry'ego mogłoby być ciekawie. Czy coś dostanę za zgaszenie wszystkich? Nie. Nie, bo po co?
Nie. Zgaduję, że jest. Ciągnąć to do siebie zaklęciem Carpe Retractum. I poszło. Znaczy tak po prawdzie mi to bardziej wygląda na kratę niż most, ale... Ale whatever. O Boże. Czekająca na mnie salamandra. Wiesz, Ron, chyba tym razem jest ich więcej niż jedna. Wow. Szybciej tam. Czas wam ucieka. Nie dość, że magia, to jeszcze matematyka gratis. Weasley, specjalnie chcesz to sknocić, czy co? To by miało sens. Halo? Weasley, specjalnie chcesz to sknocić, czy co? Zwłoki Harry'ego. Potarczę. Dawaj, 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 dawaj. Znaczy to czasem nie Harry powinien ją podnieść w razie czego? Totalnie pamiętam to z książki. Trzynaście nowe karty. Dobrze spolszczona. Obrona przed czarną magią, poziom zaliczony. O, dobra. Już chciałem panikować, że nie ma kolejnego, ale jest. No dobra, ale na dziś to będzie chyba wszystko. Na razie tylko takie krótkie podsumowanie pierwszych odczuć. Już wiem, że to nie będzie dobra gra, bo sterowanie jest mało responsywne i obrót jedną z postaci przypomina mi zawracanie ciężarówką w Euro Truck Simulator po raz kolejny w tej serii gier, więc odczucia silne we mnie są. Nie jestem ciekaw, jak będzie z częścią trzecią, bo z nią mam w miarę ciepłe wspomnienia i no jakby zastanawiam się teraz, czy to jest związane z tym, że ona faktycznie była dobra, czy też są to jakby ubarwione wspomnienia przez mój umysł. No ale okaże się. Na razie muszę się wkręcić w tą bardziej. Na razie jeszcze nie czuję, ale może w następnym odcinku się już rozkręcę. Póki co jestem taki... Bardziej chciałem wybadać grę niż się w nią wczuwać. No ale zobaczymy. W każdym razie dzięki wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!